No i dobra, słuchajcie, dojeżdżamy do miejsca, w którym nagrywają różni słynni youtuberzy. Więc nie wiem, czy jak tutaj coś nagram, to też będę słynny, czy już jestem słynny i dlatego mogę tu nagrywać. Sprawdźmy. Słuchajcie, pewnie widzicie, że za mną świeci słońce, ale również pada deszcz. Schowałem się tutaj pod wiaduktem, żeby nie moknąć bardziej, chociaż to już tak chyba jestem sprzemoknięty do końca. To wam coś opowiem o tym sokole w takim razie. Słuchajcie, sokół jak widać, a może jeszcze widać nawet na nim te krople wody. Ramy już znacie, jest ona z 1973 roku. I tylko to jest z tego sokoła, cała reszta jest to zbieranina, korby, wigry, tylne koło aluminiowe, przekładnia Shimano trzybiegowa, błotnik współczesny, chromowany, tylna lampka, taki mały telewizorek, dostałem ją od Wojtka i powiem wam, że cholernie mi się ona podoba, chyba sobie go przełożę do karata. Bagażnik jest oryginalny od tego roweru, jak pamiętacie, może albo i nie, to sobie zobaczycie teraz na zdjęciach. Był pomalowany na czarno, czy tak na granatowo. Przemalowałem go na taki kolor trochę bardziej pasujący do reszty. Użyłem farby w sprayu, którą kiedyś sobie tam malowałem Trabanta 20 lat temu, bo została mi resztka. Tutaj ucho jest naprawione. Tych śrub zapomniałem obciąć, ale to się zrobi. Siodełko, wiadomo, klasyka od Pelikana. Sztycę musiałem kupić nowo, bo nie mogłem takiej znaleźć nigdzie używanej. 25,8 średnica, więc trochę więcej niż te zwykłe rometowskie. Tutaj sztyca, oryginał, kierownica jest niestety chińska, ale jest bardzo wygodna, dobrze wygląda i przede wszystkim kosztowała chyba 12 zł albo 15, więc jest ok. Pedały również chińskie. Po pokrzepieniu serc wszystkich malkontentów, którzy twierdzą, że kiedyś to było, bo nic nie było, a jak było i już się udało kupić nowe, to było zepsute. Słuchajcie, nic podobnego. Nic się nie zmieniło. Kupiłem tutaj, widzicie, sobie chińskie pedały do moich projektów, dlatego że no, oryginalne jest trochę ciężko kupić, zwłaszcza w normalnych cenach. Postanowiłem, że zakupię chińszczyznę. Dobra. Słuchajcie, pokażę wam, o co chodzi. Jak widzicie, opakowania są jeszcze nieodpakowane. Oś lata jak w starym, zamęczonym pedale. No tutaj jest akurat dobrze. No ale to jest tylko ten jeden. Tutaj tak samo. Luz poosiowy, luz promieniowy. I ten. Tutaj też jest luz, także... Dobra, co my tu mamy dalej? Słuchajcie, rączki. Rączki są takie nowoczesne.
i są one tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, manetki nie dało się tak na tyle przesunąć, żeby było wygodnie założyć starą rączkę, a nie chciałem starej przycinać. No tutaj, jak widzicie, jest obcięta, a ta jest tutaj dłuższa. Może nie są one retro, ale całkiem dobrze leżą w dłoniach, także zostają. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jako takie podsumowanie powiem, że Sokół wyszedł dużo lepiej niż filmik, który właśnie oglądacie. Jest bardzo wygodny, bardzo szybki. Jeździło mi się nim naprawdę super, chyba nawet fajniej niż karatem. Dlaczego mówię, że jeździło? No po prostu musiałem się go pozbyć. Z takiego to powodu, że tak jak widzicie za mną, kolekcja rozrasta się w sposób po prostu niekontrolowany w żaden sposób i za chwilę mnie tutaj administracja chyba stąd eksmituje. Trafił w bardzo dobre ręce, tak wam w tajemnicy powiem, że Marcin kupił go jako prezent dla swojej żony, pani Marzeny. Marcina nie poznaliście, ale jego niebieskiego karata już tak. Tutaj z tego miejsca od razu ja też się przyłączę do życzeń urodzinowych pani Marzeny. 100 lat. Mam nadzieję, że karat będzie dobrze jeździł. Nawet jestem przekonany, że tak będzie, bo był dobrze przetestowany. Także tutaj się nie spodziewam żadnych niespodzianek. Słuchajcie, Sokół będzie używany na co dzień, będzie jeżdżony zgodnie z przeznaczeniem. Nie będzie gdzieś tam kiszony w jakiejś piwnicy czy w jakiejś szopie. Także myślę, że nie mógł lepiej trafić. No cóż, a w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, także do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, cześć. No i dzisiaj końcówka samochodowa. Kolejny raz żółty Lublin. Słuchajcie, jest to Lublin 3. Dokładnie, jest to mój Lublin. Także jeżeli interesuje was temat żółtego Lublina, to zachęcam do pozostania na kanale. Niebawem też będą odcinki z nim w roli głównej. A tymczasem trzymajcie się.